Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski, Legal Group Praca Prawnej i Partner Zarządzający Kancelarii oraz redaktor na czarnym portalu KIO rg Proszę Państwa, dzisiaj bardzo ciekawy artykuł i bardzo ciekawy vlog dotyczący kwestii zakresu i granic odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Dlaczego to jest takie ciekawe? No dlatego, że wielu wykonawców spotyka się z sytuacją, w której złożyło świetną ofertę, spełniło wszystkie wymagania, a jednak ich oferta nie została wybrana. I wtedy patrzymy na ofertę wykonawcy wybranego. Czy ta oferta spełnia wymagania, yy, które postawił zamawiający, czy jest zgodna z specyfikacją warunków zamówienia? I jeśli nie jest zgodna, składamy odwołanie. Proszę Państwa, Krajowa Izba Odwoławcza dokładnie 15 kwietnia 2022 roku wydała ciekawe orzeczenie, które właśnie mówi o granicach tego orzekania i granicach właśnie odwołania, w których są składane do Krajowej Izby Odwoławczej. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz jest taka, że. Z jednej strony wielu wykonawców składając odwołania, chce, żeby tam było jak najwięcej argumentów, jak najwięcej podstaw prawnych, jak najwięcej sytuacji, które stanowią podstawę do tego, żeby taka oferta została odrzucona tego wykonawcy wybranego, a żeby zamawiający wybrał wykonawcę, który się odwołuje. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, że powstaje taka pokusa, żeby wnosić o wszystko, co się da. A może coś chwyci. Natomiast jeżeli nie jest to uzasadnione faktycznie, jeżeli jest to st takie strzelanie trochę na ślepo, to niestety takie warunki, takie zarzuty nie będą uwzględniane. W związku z tym warto podkreślić, że zarzuty muszą dotyczyć dokładnie konkretnej i precyzyjnej e, podstawy do, e, do, tego, do tego odwołania podstawy faktycznej, czyli w stanie faktycznym szukamy podstawy do tego, żeby złożyć prawidłowe odwołanie. E, proszę Państwa, warto podkreślić też. Kolejną rzecz, na której Krajowa Izba Odwoławcza w tym wyroku z 15 kwietnia 2022 podnosiła, a mianowicie yy... Trzeba pamiętać też o tym, że te przesłanki do odwołania należy od, odnosić do konkretnych, do konkretnych stanów faktycznych, ale to w odwołaniu muszą być wszystkie przesłanki wskazane. Muszą być wskazane wszystkie argumenty, muszą być wskazane wszystkie podstawy, również faktyczne, do tego, żeby można było to odwołanie skutecznie wygrać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może być sytuacja, w której nagle w trakcie postępowania już przed Krajową Izbą Odwoławczą, na przykład na posiedzeniu czy na rozprawie, nagle wpadną takiemu wykonawcy do głowy nowe argumenty, nowe podstawy odwołania, nowe stany faktyczne, których nie dostrzegał wcześniej, ale może by tutaj też to chwyciło. I w związku z tym proponuję, że no, wskazuje, że to nie było rzeczywiście przedmiotem odwołania, nie było przedmiotem zarzutu, ale ponieważ zarzut jest bardzo ogólny, bardzo szeroki, to w tym momencie próbuje uzasadnić, że. No to oczywiście obejmowało również zarzut, który sobie przypomniał. I tutaj warto podkreślić, że niestety, ale Krajowa Izba Odwoławcza jest jednoznaczna w tym zakresie, że granicą takiego rozpatrzenia odwołania jest zarzut, który jest wpisany do treści odwołania. Czyli nie możemy powiedzieć, że na przykład podnosimy nowe zarzuty, czy podnosimy nowe argumenty, w momencie, kiedy ich nie było w treści pisemnej odwołania. No bo niestety, jeżeli okoliczności nie były ujęte, to niestety nie, nie stanowią podstawy odwołania, w związku z tym nie mogą być podstawą orzekania, na przykład o tym, żeby odrzucić ofertę konkretnego wykonawcy. Podsumowując, proszę Państwa, po pierwsze musimy mieć w odwołaniu. Odniesienie się do okoliczności faktycznych, tych faktycznych, które rzeczywiście zostały w tym postępowaniu podniesione, ten stan faktyczny za zadział się w postępowaniu. I druga rzecz, która jest ważna, to to, że Krajowa Izba Odwoławcza jest związana tylko z zarzutami, które są podniesione w samej treści odwołania. Czyli jeżeli na przykład ten zarzut i okoliczności nie będą wskazane w treści odwołania, to Krajowa Izba Odwoławcza nie będzie się tymi rzeczami zajmować. To bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę, jeżeli mamy sytuację nieprecyzyjnego odwołania, to również Krajowa Izba Odwoławcza może takie odwołanie oddalić. I reasumując, proszę Państwa. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów w tym zakresie, żeby dobrze przygotować odwołanie. Dlatego Szołajski Legal Group prawie 20 lat już obsługuje zamówienia publiczne, pomaga w tym zakresie w, 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 w swoim klientom, zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym i w, pomagamy również właśnie, Prawidłowo przeprowadzić postępowanie odwoławcze. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24RG. Dziękuję i do usłyszenia.